Panie i Panowie, Pan Jan Pietrzak. I właściwie na tym powinienem Panie Janku zakończyć, ale jeśli Pan pozwoli, a Pan już nie pozwolił. A ja uważam, że właśnie powinien Pan referat wygłosić chyba. Pan jest z Instytutu Pamięci Narodowej. Referat wprowadzający, tak jak na konferencji sprawozdawczo-wyborczej. Proszę Państwa, najpierw więc taka sprawa. Moi dwaj młodzi koledzy z Instytutu założyli się, chodzi o obiad w najdroższej restauracji w Gdańsku. Założyli się, jeden mówi, na Pietrzaka przyjdzie więcej, niż na spotkanie z Panem Z. Takie małe niedopowiedzenie. A drugi mówi, nie, na Pietrzaka przyjdzie więcej niż na spotkanie z Panem Z. I proszę Państwa, gdyby on tutaj zaczął chodzić między Państwem z karteczką zbieram na obiad, to proszę się nie dziwić. Wiadomo, kto wybrał ten zakład. Panie Janku, na sali jest ponad 200 osób. Mimo, że pora jest no taka niesprzyjająca spotkaniu. Co by znaczyło, że kochamy Pana i że chcemy się z Panem spotykać i że chcemy Pana słuchać. A teraz proszę Państwa, ja mam taką pretensję do Pana Janka, muszę to powiedzieć. To było pół wieku temu. Byłem nastolatkiem, siedzę w fotelu przed telewizorem. Tam był taki program teleturniej piosenki, coś, jak to się nazywało? Pan to prowadzi. Giełda piosenki. Wychodzi jakiś młody przestojniak, taki koło 30 i zaczyna śpiewać. Za 30 parę lat, jak dobrze pójdzie. I ja, proszę Państwa, zarekiwałem się ze śmiechu, bo byłem nastolatkiem, głupim nastolatkiem. Myślę sobie, o czym ten facet śpiewa. Przecież do roku 2000 to jest jeszcze tyle czasu, że nie wiadomo, co się wydarzy. To już chyba było. 17 lat temu. Ja, Panie Janku, jestem ofiarą tej piosenki. Ta Pana piosenka. No cóż, umówiliśmy się z Panem Jankiem, że ponieważ za kilka dni jest kolejna traumatyczna rocznica tak zwanego stanu wojennego, jak wiemy, nielegalnego stanu wojennego, wiemy, że nawet był wyrok Trybunału, że to grupa przestępcza ten stan wojenny przygotowała. Ale proszę Państwa, no, Pan Janek Pietrzak to jest nie tylko satyra. A w ogóle to takie bardzo ciekawe, znalazłem określenie Pana w internecie. Nie wiem, co Pan o tym myśli. Piszą, że Jan Pietrzak no, to jest satyryk. No to wiadomo, to jest proste. Autor piosenek, wykonawca piosenek i piszą, Panie Janku, monologista. Pan jest monologista? Zdarzyło się. Więc proszę Państwa, myślę, że dla nas poza wszystkim Pan Janek będzie autorem, żeby Polska była Polską. Ale jest, proszę Państwa, drugi utwór. Nie wiem, czy Pan pamięta, pewnie Pan nie pamięta, Pan się spotyka z wieloma ludźmi. Ja 10 lat temu dzwoniłem do Pana z pytaniem, czy możemy publicznie wykonywać, czy Pan daje na to zgodę, piosenkę Taki Kraj. Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka nasz pępek świata, nasz biedny raj,
Jest takie miejsce, taki kraj. Ale panie Janku, ja muszę zadać panu trudne pytanie, żeby nie było tak wszystko tak. Przyznam się panu do czegoś. Ja jako edukator IPN cenzuruję pana piosenkę. Ja chciałem pana przy wszystkich zapytać, czy pan podtrzymuje to, co pan napisał w 1988 roku, w trzeciej zwrotce. Kto tutaj zechce w rozpaczy tkwić, załamać ręce, płakać i pić, ten święte prawo ma bez dwóch zdań. Ja mówię dzieciakom, nie macie żadnego prawa załamywać rąk, nie macie żadnego prawa płakać. Ale ja rozumiem, panie Janku, że to był 88 rok. Wtedy można tak było napisać. Czy umawiamy się, że tego nie śpiewamy? Nadziei uczą ci, co nas dos. Jak dalej było? By za trzeci maj jest takie miejsce, taki kraj. I wie pan, jak mam spotkanie z młodzieżą, jaki jest ostatni obrazek po ostatniej zwrotce? Święty Jan Paweł II, rok 1999, ulica Wiejska, pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Niezmiennie będzie mi się ta piosenka z tym kojarzyła. Proszę państwa, jeszcze raz. Panie i panowie, pan Jan Pietrzek. Dziękuję za zaproszenie. Jakby można głosić i zrobić, to bym się cieszyła, nie wiem. Dziękuję za zaproszenie. Wasza szczyt Instytutu Pamięci Narodowej mnie zachęcił. Ja już sam od jakiegoś czasu przedstawiam się w uczności, że obsługujecie z zabytkiem muzealnym. Jakby powoli przechodzę w rejony, prawda, muzealne. Proszę państwa, no ale tak się złożyło. No i tutaj dziękuję panu za te wątki, które pan poruszył, bardzo interesujące. O tych za 30 parę lat, o tej piosence, no i tu odśpiewał taki kraj. Ta zwrotka trzecia miała pełne uzasadnienie, bo nie można było tamtego kraju opisywać wyłącznie na różowo i na optymistycznie. Była jedna zwrotka potrzebna jako kontrapunkt pewien, prawda? Myśmy wiedzieli, że można się załamać, można załamać ręce i można płakać nad tym, co się działo wokół nas wtedy. Więc to miało uzasadnienie. Tłumaczyłem się. A teraz przedstawiam kolegów z kabaretu pod egidą Krzysztof Paszek, kiedy czekam na Jerzy Stelmaszczyk. Zostałem zaproszony na wieczór związany z rocznicą stanu wojennego. Panowie chcieli, żebym przyjechał gdzieś w okolicy 13 grudnia, ale ten następny tydzień mam cały zajęty, więc przyjechałem trochę przed wcześniej. To jest szczególna rocznica, szczególny czas, 13 grudnia. Nie trzeba go świętować, bo nie ma czego, ale pamiętać należy. I temu służy to spotkanie. Nie wolno zapominać o tym świństwie, jakie nam wtedy zrobiła tak zwana władza ludowa. My potem, proszę państwa, karnawale Solidarności byliśmy tak rozkręceni, pewien entuzjazm w narodzie taki, że naprawdę można było wiele zrobić. I to wszystko przetrącili, no skazali nas na kolejne 10 lat wegetacji w komunizmie, więc to dranie jest prawdopodobne. W tym okresie pierwszym, no, jakie uczucia mną targały? Przede wszystkim takie przerażenie i taka gorycz, prawda? Ale z drugiej strony złośliwość, szyderstwo. Więc jakby te dwa nastroje wpływały na pierwsze moje utwory napisane po stanie wojennym. Oto pierwsza z tych piosenek, które śpiewałem już od stycznia czy lutego 1982 roku, kiedy zaczęłem występować. Nie dowieźli dziś mleka, a tu życie ucieka. I codzienność rozchwiera, jak pilkowi się kiera. Głos kobrunka nad ranem, nieocenzurowany. Niesie lęki niejasne, że nadchodzą dni straszne.
Smuga cienia wciąż szersza, mija młodość nie pierwsza. Słońce jakby mnie ostre, kumpel zasnął pod mostem. Będę życie się przetacza jak po gruzie. Niepotrzebne głupie dni połyka czas. Pokolenie utraconych służeń, generacja zmarnowany czas. Pokolenie utraconych służeń, generacja zmarnowany czas. Brednia kwitnie i głupstwo, chamstwo, draństwo, oszustwo. W tym królestwie talonów kult określa świadomość. Są zwątpienia przetarte, głowy niegdyś otwarte, przegryzione sumienia, przepełnione więzienia. Narać jeszcze jednego, ale spanie kolego, niepotrzebne mesyje i tak zaraz wypiję. Odtopimy nasze wierne serca w buzie, zanim wreszcie nagła krew zaleje nas. Ja śpiewałem wtedy po domach wyłącznie, proszę Państwa, przez 5 lat, tak gdzieś do połowy lat 80. miałem zgodę na występy wyłącznie na dancingach, mogłem też śpiewać do tańca. I to taki uzgodniony repertuar, żeby nic tam mądrego nie było. Natomiast po domach śpiewałem właśnie te wszystkie utwory, które z tamtego okresu są moim jakimś dorobkiem, komentarzem do tamtych czasów. Rozkaz wojenny, numer specjalny, ściśle poufne, bezwzględnie tajne, w sprawie wdrażania normalizacji, patriotyzmu i demokracji. Tu pasoży to i radykało, solidarności, co się tak działo, żadnej litości, ani pardonu, ława cienkości, lecz pokryjową. Tak, jest generale, co racja, to racja. Smarkasza, co oddział z domu, proszą nas straszył. 3 lata paki, za 2 ulotki, które w kieszeni ukrywał psotki. Garnizonowy sąd niezawisły, ma kapitalne czasy pomysły. Odebrał prawa obywatelskie, babci z Wojtek, ta sława pieska. Tak, jest generalny, to racja, to racja. Bracić mieszkania, wydzielać plaże. Myśmy są państwo, wszystko jest nasze. Musi mieć grona polowej firmy, to nas buduje, trzeba brać innym. Rozkaz wojenny, numer specjalny,
pustynia albo Kamczatka. Tak jest, generale, co racja, to racja. Szczególną, zauważalną kategorią ludzi byli ci, którzy wtedy zaczęli robić kariery szaleńcze. To znaczy 10 milionów pozornych ludzi, bo wpychanych do kąta, wyrzucanych z pracy, musiały emigrować albo siedzieli w internatach, a cwaniarstwo, łajdactwo pchało się wtedy i robiło kariery. Także zainspirowała mnie ta szczególna część społeczeństwa i poświęciłem im taki utwór pod wdzięcznym tytułem Osły i gniny. Cokolwiek by nie mówić o tym trzynastym grudnia, nareszcie kwitnie równość, najbardziej z wszystkich równa. Dziś każdy osioł może, byleby tylko chętny ulecieć, niby orzeł. Tak wszelkie firmamenty, żadne tam wąsy, żadne tam syny. Stareszuje wymianę w komitetach, ekonomistów zastęp. Po kursach puszka nie dojdzie, jak na bubowej plaster. Wlepia nam reformy, żadne tam wąsy, żadne tam wstydy. Szansa dla osła, 5 minut minie. Garnizonowe wdychy mustrują pracowników w zakładach i fabrykach. Na rozkaz jest produkcja, na rozkaz ma być towar, kulowa dystrybucja i dupa woła. Żadne tam dąsy, żadne tam wstydy. Jest poważniejszy utwór, również z tamtego gorącego okresu, początku stanu wojennego, taki rodzaj reportażu historycznego. Proszę Państwa, ludzie w Warszawie składali kwiaty w formie krzyża na placu ówczesnym Zwycięstwa, obecnie Piłsudskiego. W tym miejscu, gdzie stał krzyż papieski, a nawet wcześniej, no i z tymi kwiatami, z tym krzyżem, toczyła się jakaś obłąkana walka. Cały Park Warszawski walczył z tymi krzyżami i kwiatami od rana do wieczora. Proszę Państwa, opisałem go w takiej oto piosence. Wiele polskich kwiatów rozkwitało już pod kasiną maków, wąków białych róż. Kwiatów co czerwiejsze były niż nikę. Wierszy i w piosence, i w okopu w mgle. Ale takie kwiaty, jakie kwitną tu na warszawskim placu, to prawdziwy cud.
Yeah.
Szanowni Państwo, te nadzieje przywracały tylko piosenki publiczności mojej zgromadzonej na tych domowych spotkaniach. Zresztą na to bardzo się nadawałem do tej konspiracji, bo jak się pojawiałem z gitarką w jakimś osiedlu, to dzieciaki ze mną leciały.